Witam was, moi drodzy, gorąco i serdecznie. Ja jestem Yuken. Przed nami kolejny odcinek ze strategii Total Battle, właściwie poradnik, w którym kolejne ciekawe protipy wam zdradzę. W poprzednim odcinku, moi drodzy, mówiliśmy sobie też, jak dobierać wojska do ataku. Było to na przykładzie chociażby, moi drodzy, zrywu starożytnych. Właśnie jestem, ten zryw starożytnych się skończył. I zaczął się słynny Ragnarok, w którym właśnie też chcę troszkę uwagi dzisiaj poświęcić. Ale zanim do tego przejdziemy, to muszę wam pokazać moje wyniki po zrywie starożytnych. Moi drodzy, jeśli dobrze pamiętam, przed zrywem starożytnych w poprzednim odcinku poziom mojej Kleopatry był chyba 208, jeśli nie 207. Drogi widzu, możesz mnie poprawić, bo na pewno to nie umknęło twojej uwadze. Natomiast jak widzisz, poziom Kleopatry jest 213. I jeśli jeszcze dobrze pamiętam, to w tym czasie udało mi się, moi drodzy, awansować animatorę Bonią. Ona była na pewno na 123 levelu, mamy 133 level. Nią robiłem ataki wraz z przyjaciółmi na Ragnarok, czyli właśnie te takie napaści. I to właśnie wam polecam robić animatorę, dlatego że zaraz wam też pokażę, dlaczego animatorę, mimo że ona ma niższy level. No kiedyś trzeba ją, moi drodzy, awansować, więc jeżeli nie będziecie danego kapitana w ogóle używali, no to on wam nie awansuje, więc nawet jeśli animatorę mam na niskim levelu, no to aby ona była wysoko, no musi coś ona jednak robić. Zapytacie, dlaczego tych ataków, tych napaści nie robiłem Kleopatrą, która jest na 213 levelu. Zobaczcie, Kleopatra ma siłę całej armii 213%. Jakby już nie doliczam tych wszystkich dodatków, bo ubrania do animatora wsadziłem, bo to nie jest problem. Więc generalnie 213%. A zobaczcie, co się dzieje w przypadku animatora. No mamy tą różnicę bardzo niewielką, bo jest no praktycznie 200%, tak? 199,5%, prawie 200%. Czyli raptem 13% jest różnicy. Jeśli ja awansuję dalej tą animatorę, to ona będzie miała na pewno wyższy poziom tego zdrowia i siły niż Kleopatra. No i właśnie, to jest siła twojej armii, moi drodzy, oraz zdrowie armii. Więc jest to spora różnica w stosunku do Kleopatry, ponieważ Kleopatra ma tylko siłę. Zwróćcie uwagę, spójrzmy jeszcze raz. Jeżeli tutaj mówimy o atakach, ma Kleopatra tylko siłę dodatkowym bonusem. Natomiast animatore ma również zdrowie. To już jest spora różnica, bo 200% na zdrowiu jesteśmy do przodu. Ale tak jak mówię, polecam używać animatore tylko do takich ataków, na przykład jak tutaj mamy. Nie będę raczej dołączał do tego ataku, bo mam to dość mocno wykorzystane. Już ci, drogi widzu, pokazuję. Ale może zrobimy inwazję Fenira, jeden atak. Myślę, że możemy go zrobić. Zobaczcie, moi drodzy, ogólnie ten cały Ragnarok jest zwany też przez wielu ludzi po prostu Ragnarokiem. Ja często też takich określeń używam, więc będziemy tutaj widzowie przemiennie mówili, raz będę mówił Ragnarok, raz będę mówił Ragnarok. To właściwie nie ma znaczenia większego. Natomiast chcę wam pokazać, jakie tutaj możecie mieć korzyści. W tym przypadku, zobaczcie, tu gdzie jest napisane wyprzedano, to oznacza, że ja już to z tych punktów kupiłem. Ale to może, żeby to był poradnik, który się składa w całość, na czym to polega. No już teraz raczej, drogi widzu, go nie zastosujesz, chociaż masz jeszcze jeden dzień i może ci się to przyda. Ragnarok jest, moi drodzy, dostępny raz na miesiąc, więc kolejny będzie gdzieś na koniec listopada, gdzieś w granicach pewnie 22-23 listopada, więc jest to fajna opcja, abyście zdążyli do tego czasu obejrzeć. Kiedy to się pojawia, masz dostępne takie trzy okienka. Pierwszy jakby informuje ogólnie, więc tu w pierwszym no nie masz, jak widzisz, nic istotnego. Interesują nas te dwa. Pierwsza jest inwazja Jorgumanda, czyli to są te ataki wraz z przyjaciółmi. Tutaj robicie ataki i punkty zbieracie, jeżeli byście na przykład ktoś organizuje atak. Jeżeli ja bym tutaj dołączył, wziąłbym tu oczywiście do tego ataku, moi drodzy, kapitan, animatorę. Przypominam, animatorę, to pokażę jeszcze raz. To są te zbiorowe ataki, 5 osób może wziąć w nich udział. Moi drodzy, kapitan, oj, tutaj źle kliknąłem. Kapitan, animatorę, to jest, jeszcze raz wam pokazuję ta.
ta, która w moim przypadku ma 200% prawie zarówno siły, jak i zdrowia. Oczywiście można jej wtedy ekwipunek założyć od Kleopatry. Ja tak robiłem, teraz ma tam cokolwiek założone. Także. To jest, moi drodzy, pierwsza rzecz. I teraz, czyli jeżeli bierzecie udział w tym Rangaroku, czyli w tej inwazji Jurgumunda, zwał jak zwał, czyli w napaściach bierzesz udział tych tutaj z przyjaciółmi, tak? No to polecam ci wysyłać animatorę, nawet jak masz na niskim levelu, awansuj tą animatorę, bo ona da ci później korzyści. Także tutaj animatorę jest ważna. Jeżeli mogę dać pro tipa, ja mam nadzieję, że jeśli tutaj się nie uzbiera do pełna, to kolega z klanu to napaść odwoła. Dlatego dobrze jest, moi drodzy, te napaści robić w pełnej obsadzie, 5 na 5. Jeśli ty organizujesz, drogi widzu, taką napaść i nikt z klanu do ciebie nie dołączył, to napaść zostanie oczywiście odwołana, ale jeśli dołączyłby jeden z kolegów z klanu, nie idźcie we dwójkę. Ta napaść ma sens, maksymalne punkty zdobędziecie wtedy, kiedy będziecie atakowali w piątkę. 5 powinno być w składzie. Nie idźcie w innym marszu. Czyli w tym momencie w tej inwazji po prostu robisz ataki tak zwane napaści, tak? Wraz z przyjaciółmi. Polecam, tak jak mówiłem już, animatorę. I tu wtedy masz sklep, tutaj masz później takie punkty. Zobacz, u mnie już ja zdobyłem już 204 tysiące punktów, także już podbierałem wiele nagród. Natomiast gdybym kolejne napaści robił i nie wykluczam, że być może będę robił z przyjaciółmi, zobaczę. Bo dość dobrze stoję po starożytnym potworze, zaraz wam o tym powiem. To tu na przykład odbieram milion monet, jeżeli to bym tutaj zapełnił. No i wtedy tutaj mam milion tych monet i mogę za te na przykład milion monet kupić, nie wiem, punkty waleczności czy doświadczenia. Tutaj doświadczenie, jak widzicie, widzowie, już wykupiłem, wykorzystałem je bodajże na mniejszych kapitanów, chyba na Cartera. Mniejsza o to. Tutaj sobie kupiłem jeszcze zwoje trumfu, które są mi w triumfalnym wyzwaniu potrzebne. Kupiłem tą książkę czerwoną, bo w klanie jest takie zobowiązanie, że mamy w tej inwazji kupić książkę czerwoną oraz, że mamy kupić skrzynię klanu. Dlatego też 5 skrzyń klanu kupiłem. Pamiętajcie, ważne są zasady, jakie macie w klanie. Każdy z was na tym korzysta, więc jakby jak najbardziej popieram takie zasady. Pierwsze, co w ogóle wykupiłem w tym, to jest to 300%, to jest siła przeciwko oddziałom Fenirów, bo to jest ten drugi atak i to nam się, moi drodzy, przydaje. Drugi atak organizujemy już sami, tutaj przyjaciele już nie są potrzebni, to już nie jest, moi drodzy, żadna napaść w tym momencie. Jak widzicie, tutaj działa to na tej samej zasadzie, że za określoną liczbę punktów, które zdobywacie, odblokowujecie te monety, za które tak samo w sklepie możecie coś kupić. No ja tutaj sobie myślę, że będę kupował, moi drodzy, smocze monety. Myślę, że wykupię trochę przyspieszeń jednodniowych, bo mam tych przyspieszeń mało. Ostatnio szkolenie armii dość sporo tych przyspieszeń mi zabrało, a wiem, że chcę wbić na 140 level głównego bohatera, a co za tym idzie, będę musiał ulepszać budynki, także dużo, dużo tych przyspieszeń będzie mi potrzeba. Będę je zbierał. Możecie tu sobie też klucze do rzadkich krypt kupować. Ja tak sobie, kiedy miałem niższy level, moi drodzy, kupiłem do krypt 15 poziomu, miałem 100 monet. Tu w tej chwili są, jak widzicie, do krypt 20 poziomu. Kupuję, 25 nie kupuję, bo no po prostu tej smoły tyle aż nie mam. No zasobów budowlanych bym wam odradzał kupować, bo ich zawsze będziecie mieli pod dostatkiem. Jak już wam brakuje, to możecie sobie ewentualnie kupić smołę, ale to już są takie rzeczy indywidualne, w których wam nie będę mówił, co macie kupować. Raczej moim zdaniem taką podstawą, którą warto kupić, no to są te smocze monety, bo one się wam przydadzą. Przynajmniej dwa rodzaje smoków za to wyszkolicie. Jak wam brakuje, możecie srebro sobie dokupić. Możliwe, że z tego skorzystam. Zobacz, jak mi się moja walka potoczy. Jeszcze mamy jeden dzień do końca rank roku, także jeszcze mam czas i się nie spieszę. A dlaczego się nie spieszę, to już ci, drogi widzu, pokażę, ponieważ dzisiaj już mam no właściwie wszystko na maksa zrobione. Rank rok, moi drodzy, trwa zawsze 2 dni. Tak widzicie, mam 1 dzień, 7 godzin do końca. Więc myślę, że poczekam do następnego restartu, do godziny u nas w Polsce 23, czyli te 7 godzin. Dlaczego? Dlatego, że po 23 wchodzi coś takiego jak droga do ewolucji. To jest bardzo ważna rzecz.
oraz esencja nieśmiertelności. Esencja nieśmiertelności, moi drodzy, daje nam, tu może najlepiej wam pokażę na przykładzie kapitana, abyście mogli zrozumieć. Tutaj to jest esencja nieśmiertelności, to są te flaszki takie. Jak widzicie, ja mam ich tylko 14 tysięcy, a awansowanie Kleopatry potrzebuje 50 tysięcy. Także będę zbierał dzięki temu wydarzeniu esencję nieśmiertelności, być może po to, aby dać kolejną gwiazdkę Kleopatrze. Nie wykluczam, że być może dam prędzej kolejną gwiazdkę Helenie, po to, żeby tempo szkolenia jednostek, zobaczcie, tu mam tempo szkolenia jednostek 80%, a tu już jest 150, czyli prawie dwukrotnie. Czyli aby tempo szkolenia jednostek było szybsze, możliwe, że w pierwszej kolejności dam to Helenie, ewentualnie Fartkadowi, no już nie dam, bo Fartkad ma dość wysoko, a 35 tysięcy musiałbym uzbierać. No ale też tempo badań się różni. Te dwa na pewno są dla mnie istotne. Zastanowię się, czy też nie będę tej Aurory rozwijał, żeby tempo budowy było szybsze, natomiast tu wielkich różnic nie ma, jest raptem 10%, więc póki co myślę, że zainwestuję, moi drodzy, w Helenę te fiolki. Także dlatego ja się też nie spieszę, bo tak jak mówię, dwa dni to trwa. Kolejna rzecz, na którą musiałem dość mocno, moi drodzy, zwrócić uwagę i którą chciałbym was tutaj przestrzec, no bo zacząłem, jak widzicie, nie mam tarczy pokoju. Jest to związane, moi drodzy, z tym, że biorę udział w walce o tron. I tak dobrze widzisz, drogi widzu, jestem na pozycji 46 w całym królestwie, co oznacza, że do 7 godzin mamy do końca i będę senatorem. Po raz kolejny będę senatorem. Jak już zostanę tym senatorem, mogę tarczę pokoju sobie założyć. Dopóki jest ta walka o tron, dopóki jestem w tej topce, nie mogę wziąć tarczy pokoju. To ma swój minus, moi drodzy, bo kiedy kończył nam się zryw starożytnych, kiedy dostajemy tam duże nagrody i zazwyczaj srebra dostajemy przynajmniej 200 milionów, jak widzicie, ja mam tu już 350 tysięcy złota, też bardzo dużo tej mikstury do uzdrawiania wojska, 260 tysięcy, to są ilości, które zyskałem, moi drodzy, ze zrywu starożytnych, ponieważ wraz z sojusznikami z klanu pokonaliśmy w ciągu całego wydarzenia 3 starożytne potwory, kiedy je pokonaliśmy, dostajemy dużo skrzynek z prezentami. I musiałem mocno, moi drodzy, uważać i w tym momencie nie mogłem otwierać prezentów, tak jak robię to zawsze, odbierz skrzynię, tylko zobaczcie, każdy prezent, o, 3000 zł, jak widzicie, dostałem, każdy prezent otwierałem po kolei, patrząc, ile mam srebra, tutaj akurat srebro nam nie weszło, ale patrzyłem, ile mam srebra, więc jakbyś mnie, drogi widzu, pytał, dlaczego, Yuken, masz tylko 2 miliony srebra? Dlatego, że mam ochronę na 12 milionów i nie chcę tego 12 milionów przekroczyć, więc szybko szkolę wojska. Jak widzicie, mam 7 dni, 5 godzin, czyli spadło mi z 14 dni. Dzięki temu, że właśnie awansowałem Helenę i bardzo starannie, moi drodzy, i oczywiście klikamy pomoc też sojusznikom. Bardzo starannie otwierałem te skrzynie, było ich 500, moi drodzy, skrzyń i musiałem ręcznie każdą otwierać, pilnować, żeby na pewno nie przekroczyć tutaj 12 milionów, żeby mi, bo jeżeli no nie mam tarczy pokoju, mógłbym zostać zaatakowany i całe srebro poszłoby się, wiecie co robić. Myślę, że nie muszę mówić, co by się z tym srebrem stało. Ponieważ mamy walkę o tron i ja w niej biorę udział i chcę tą pozycję sobie gdzieś tak na 30 wbić, zobaczymy, czy się uda. Z tego, co wiem, to mamy robić tak zwane marsze CP. Czekam tutaj na oddział, na sygnał od przyjaciół z klanu, patrzę na ogłoszenia, nie ma nic na razie powiedziane na ten temat, ale mogę wam, drodzy widzowie, pokazać, bo robiliśmy to wczoraj. Tutaj serdecznie pozdrawiam przyjaciela Konstantinę, Polaka swoją drogą. Konstantinę, super gościu jesteś, mam nadzieję, że gdzieś tam do ciebie ta informacja dotrze. Bo dzięki tobie w ogóle jestem w tym rankingu walki o tron. O, tutaj atakowałem, moi drodzy, epicki oddział Fenirów, czyli sam atakowałem. Właśnie może wam pokażę, bo skoro na tym rankoku się też skupiamy, to wam pokażę, jak wyglądał mój wynik, czym atakowałem, jak to wyglądało. Zobaczcie, zawsze atakując jakieś epickie potwory, zawsze dostajemy mięso dla smoka, czyli smok może awansować, więc pamiętajcie o tym.
Jeśli chodzi o samo exp, no jest go znacznie mniej niż w przypadku epickiego potwora, bo w przypadku starożytnego potwora potrafiłem 20-30 tysięcy bilionów dostawać, a tutaj mam tylko 4 tysiące. Natomiast ważne były te medale rank roku i dzięki temu też odblokowałem dwa trofea. Atakowałem, jak widzicie, takim wojskiem mieszanym. Miałem według tych liczb, które wam pokazywałem, 10 tysięcy włóczników, 10 tysięcy kuszników, konnych rycerzy 5 tysięcy. Później wziąłem konnych rycerzy i włóczników i kuszników poziomu 5, których jak widzicie dałem po 3 tysiące. Tych sępów, tak? To są sępy 5 poziomu też dałem 3 tysiące. Aż w końcu 600 gryfów bitewnych 6 poziomu i gdzieś tu jeszcze były gryfy 5, ale tu już chyba ich nie miałem wcześniej. Były, to może wam wcześniej pokażę. Oczywiście najemnicy, potwory i za to taki wynik miałem. Według mnie bardzo kiepski wynik. Też sobie eksperymentuję, widzowie, też od razu chciałbym wam, moi drodzy, powiedzieć, że ja sobie tutaj eksperymentuję, jak to powinno wszystko wyglądać. Jak widzicie, dużo krypt otwierałem, tutaj widzicie wszystkie moje działania, które w Total Battle robiłem i wam wszystko pokazuję. Gdyby ktoś pytał, czemu takie słabe potwory atakowałem, dlatego że te potwory to tylko była misja w triumfalnym wyzwaniu czy w codziennych zadaniach i nie zależało mi tutaj, wiecie, skoro atakuję takie konkretne potwory, które są dość mocne. Zobaczcie, tutaj miałem 3 biliony, 300 milionów tego mięsa. I tak to mniej więcej wyglądało, jeśli chodzi o moje ataki. I oczywiście tu atakowałem, jak widzicie, widzowie, Kleopatrą. Więc jeśli chodzi o Rangarok, jeżeli atakujecie wraz z przyjaciółmi, o, tutaj mamy ten przykład, gdzie atakowałem z przyjaciółmi. Zobaczcie, tu wyniki też całkiem niezłe. Tutaj atakowałem kapitan Animatore, prawda? Wiadomo, że wojska wtedy są mniejsze, mniej ich jest, natomiast atakowałem Animatore wraz z przyjaciółmi, a kiedy atakowałem sam na te epickie oddziały Fenirów, to atakowałem Kleopatrą i atakowałem sam. Jak widzicie, tu ktoś w międzyczasie jeszcze mnie zaatakował, ale to chyba zaatakował mojego sojusznika. No nie dostałem za to dużo tego CP, bo dostałem 139 milionów tylko. No jest to stosunkowo mało. Wiadomo, że lepiej mieć to CP, jak my atakujemy. I tu chciałbym wam właśnie pokazać te ataki, które też, moi drodzy, robiliśmy, ale ich tu nie widzę. O, tutaj mam jeszcze ze zrywu starożytnych, moi drodzy, ataki. Mogę wam pokazać, jak wyglądało to na zrywie starożytnych. Zobaczcie, 17 milionów, 700 milionów mięsa, także i 8 bilionów punktów podboju, także bardzo fajnie. No ale tu ja też oczywiście starożytnego potwora atakowałem Kleopatrą. Także jak widzicie tutaj, tak to wygląda. Ale chciałem wam pokazać moje ataki też, dzięki których, jak widzicie, dużo oczywiście mam tutaj. O, brałem udział również w giełdzie najemników. Zobaczcie, ile najemników mi się udało kupić. Bardzo fajna opcja, opłacalna, bo dzięki temu też mam więcej expa, więc polecam. Proszę bardzo, tutaj mamy ataki CP, które wczoraj wykonywaliśmy. Dziś będą one również powtórzone, także czekam na sygnał. Gdzieś za 2 godziny taki atak ma się odbyć. Samo Total Battle, jak widzicie, troszkę muli i tu troszkę jest niefajnie. Tutaj dostałem 240 milionów za atak, nie było to dużo, no ale przy 10 atakach poszło spoko. Tu jak widzicie miałem kapitana Animatore do ataków, bo ona działa, Kleopatrę oraz kapitana Daustan, po to, aby go awansować, żeby mieć więcej punktów podboju. No takie były zalecenia od klanu, bo mieliśmy ustalone liczby, ile mamy wojska wysłać do tych ataków. I tych liczb, moi drodzy, się trzymałem. Także mieliśmy dać tylko po 10 800, 540 mieliśmy dawać gryfów bitewnych i 5400 mieliśmy dać konnych jeźdźców. Także mieliśmy konkretne wytyczne, ile mieliśmy do tego ataku wojska przygotować. Każdy dawał tyle samo. Fajnie było to
moi drodzy, uczciwe. No jak widzicie, takich ataków przeprowadziliśmy 10 i dzięki temu jestem w walce o tron, będę senatorem. Jak widzicie, samo Total Battle no, działa czasami fatalnie i mnie to strasznie denerwuje, nie jest to wina mojego komputera. Również przyjaciele z klanu na to narzekają, mam nadzieję, że to naprawią, no bo jest to tak prosta gra, tak zamula, szkoda. Także to są moje ataki, jak widzicie, wszędzie to samo wojsko, bo takie były wytyczne. I 10 takich ataków na miasto, no to był taki, można powiedzieć, ustawiony atak, widzowie, bo to był ustawiony atak i dzięki temu jestem na 46 pozycji w walce o tron. Wczoraj byłem na 30 którejś, także myślę, że dzisiaj czekam na te ataki CP, no i zdecydowanie będę ruszał. Jeśli chodzi o inwazję Rangoroku, to ja na razie, moi drodzy, też się z tym wstrzymuję do te 6 godzin. Po prostu gromadzę wojsko, bo wiecie, tu też trzeba mierzyć, moi drodzy, siły na zamiary. Ja tu cały czas też czytam czat klanu. Okej, okay, tutaj piszą. Także no też nie chcę, wiecie, przesadzać, bo jakby pokażę wam jeszcze raz dlaczego, drodzy widzowie. To nie chodzi o to, żeby na siłę tutaj walić te potwory i tracić złoto, bo pewnie, że mógłbym sobie za realne pieniądze złoto kupować i jakby być wysoko, tylko co by mi to dało? No tu mogę jedynie kupić te punkty podboju i tak naprawdę resztę, zobaczcie, wszystko tu mam wyprzedane, no za skrzynię 3 miliony 600, troszkę dla mnie dużo, a większość mam tu już wyprzedana, no może te smocze oczy do awansowania bym kupił, no to już się zastanowię, tu już nie mówię, że nie, natomiast mam jeszcze na pewno coś do kupienia w tym sklepie penirów. No pewnie bym kupował te smocze monety, tak jak mówiłem, ten jednodniowe przyspieszenie. Może dla dobra klanu kupię to, bo też było takie zalecenie, żeby kupić te zwoje triumfu, żebyśmy mieli więcej punktów, bo chciałbym wam w ogóle, widzowie, pokazać, w jak świetnym klanie jestem, moi drodzy, w Unii Triumfu. Jesteśmy, moi drodzy, mój klan jest na 9 pozycji. To oznacza, że jeżeli my tą pozycję utrzymamy, to przynajmniej 400 skrzyń klanu dostaniemy. Piękne skrzynie klanu dostaniemy. Może nam się uda wyżej wbić, to będzie 500 skrzyń, byłoby super. Dlatego wszyscy mamy motywację. I zobaczcie tutaj, teraz otwieram prezenty. Zobaczcie, widzicie, weszło mi 1,5 miliona srebra. Cały czas złoto wchodzi, dlatego warto właśnie robić te skrzynie. Teraz muszę uważać ze srebrem, ale może jeden atak na fenirów razem z wami przeprowadzę specjalnie dla widza. Myślę, że mógłbym sobie na jeden atak pozwolić. Zobaczcie, ile mam złota. Najwyżej wskrzeszę po prostu te armie, żeby ten odcinek, skoro dotyczy rangroku, żeby był dla was ciekawy. Zobaczcie, ile złota dostałem, moi drodzy. Przepięknie, przepięknie. Dobra, to teraz zobaczmy, czy mamy bonusy wszystkie odpalone. Mamy status VIP. Tu w premium mamy wielki marszałek. Wolę to sprawdzić, moi drodzy. O, mamy przeciwko fenirom. Dobra, mamy. No słuchajcie, możemy jeden atak na koniec, bo dzisiejszy odcinek będzie krótszy, dotyczy tylko Rangoroku. Chciałem wam pokazać jeszcze przy okazji kilka takich właśnie rzeczy. Także będę walczył za 2 godziny jeszcze i ta walka o tron, na pewno będę na wyższej pozycji. Spodziewajcie się, że jeśli będzie następny odcinek z Total Battle, to zdecydowanie będę na pewno senatorem po raz kolejny. Małe szanse są, żebym miał tym senatorem nie być. Także, moi drodzy, zróbmy sobie jeden atak, żeby wam pokazać, jak to wygląda, ale sprawdźmy, czy na pewno wszystko działa. Czy ja bym chciał Kleopatrą uderzać? Myślę, że uderzymy Kleopatrą. Myślę, że tu nie ma sensu innymi uderzać. Ale to jeszcze momencik, bo muszę wam jedną rzecz pokazać, bo tu jest jeszcze jedna rzecz, której wam zapomniałem pokazać. Tu jest jeszcze ekwipunek. Nie wiem jeszcze, widzowie, czy będę brał w nim udział i kupował, ponieważ ten ekwipunek jest troszkę, te klejnoty są troszkę słabej jakości. O, tutaj jakby no, są zielone, niebieskie, wolałbym no, wyższej jakości, przynajmniej fioletowe, bądź najlepiej żółte. Czerwonych, widzę, nie ma, są pomarańczowe, no ale zobaczcie, ile to kosztuje, także na to mnie nie stać. Ale to jest fajny ekwipunek, który możecie sobie tworzyć. Jak nie wiecie, o co chodzi z tym ekwipunkiem, kupujecie te gadżety tam, a następnie w kuźni tworzycie ekwipunek, na samym dole macie ekwipunek Rangoroku i zobaczcie, te elementy będą tu dostępne
I wtedy, jeśli no to był na przykład by fioletowy, to zobaczcie, miałbym siłę przeciw epickim potworom plus 60%, ewentualnie niebieski. No muszę się zastanowić, czy nie kupić, bo jeżeli takie trzy bym zrobił, to by mi to sporo dało przeciw epickim potworom. Pamiętajcie, że ja to mogę wtedy też, moi drodzy, wykorzystać do starożytnego potwora, nie? Także to też jest ekwipunek, który się może przydać. Zerknijmy jeszcze raz, moi drodzy, na podsumowanie. No teoretycznie zielone, nie, no niebieskie bardziej bym wolał, powiem szczerze, ale to są troszkę dużo punktów tu potrzeba. Zobaczę, jak się losy potoczą, bo jeśli bym trafił nawet w zielone, nie byłoby tragedii. Zielone myślę, że mógłbym kupić, przy czym to są wszystkie 4 na 1, czyli musiałbym razy 3 to kupić. Bo to nie jest tak hop-siup, moi drodzy, wtedy razy 3 bym musiał kupić, żeby 3 takie pancerze, a nie, tutaj jest, no dobrze, 4 razy 3, czyli 12 bym musiał mieć łącznie, z każdego po 3. Tam srebro to wtedy nie ma znaczenia, czyli jeśli miałbym zielony, no to mam 35% tej siły. No powiem wam, że i tak wychodzi to korzystniej niż to, co ma na sobie Kleopatra na przykład. Już atakujemy, jakby ktoś się pytał, bo zobaczcie, Kleopatra ma 23% siły, ale gwardzistów, a nie całej armii. No kurczę, powiem wam, że chyba skorzystam z tego ekwipunku i na właśnie potwory sobie taki ekwipunek stworzę i będę go miał już jakby raz na zawsze. Dobra, jeden atak obiecany Kleopatrą, moi drodzy, bo myślę, że innego nie będziemy robili, to według tego, co wam pokazywałem, czekajcie, tylko teraz muszę na klawiaturze, oczywiście nie zmieniłem skrótu, więc muszę sobie jakoś tu poradzić bez numerycznej klawiatury. No dobra, to tych 10. Dlaczego robię to w ten sposób? Też tłumaczyłem wam w poprzednim odcinku, jak dobierać wojska. Robię to, moi drodzy, ale to będzie chyba pierwszy atak, jaki z wami zrobię na odcinku, więc chcę to zrobić. Dlaczego robię to w ten sposób? Po to, żeby wojska nie tracić, moi drodzy. To już wam tłumaczyłem, więc tutaj jakby nie będę się dalej jakoś tam specjalnie rozwodził. Macie to w poprzednim odcinku, ale ma to sens. No tu jak jest 3, no to tam... Jak jest 3, to oleję, no bo zera nie zrobię. Tutaj by musiało być 110 wtedy. Tutaj 10. Niestety potworów za dużo niestety nie mamy. Dobra. No i weźmy sobie takie... 12 tysięcy. 12 tysięcy. Możliwe, że ich uśmiercę, zobaczymy. Tych 6 tysięcy. I tych 600. I wtedy zobaczmy, tutaj nam trochę zostaje na jeźdźca lwów. To tu może damy 6 tysięcy, bo wolałbym jednak równe liczby. To tych spróbujmy też 6 tysięcy, ale wątpię, żeby się udało. 2 tysiące, no dobra. Ale to jest... O nie, to jeźdźców mamy za dużo. Wiecie co, to tych dajmy 3 tysiące. A tych bym wolał jednak 6 tysięcy, albo bliżej 6 tysięcy. Dobra. Dobra, nie ma co się tutaj, to jest jakby, tak wiecie, taka próba. Ja cały czas to też eksperymentuję, to nie jest tak, moi drodzy, że to jest jakaś super metoda, bo to się zmienia, ale jeden taki atak, moi drodzy, sobie wykonamy dla widza na zakończenie, abyście wiedzieli, o co chodzi, jak te punkty się zdobywa w tym Rangaroku. Idzie Kleopatra, jak widzicie, nadciąga, nadchodzi. Ze smokiem oczywiście zawsze robimy ataki. Ja myślę, że ten ekwipunek jednak z niego skorzystam. Tylko to zobaczymy, jak mi się uda. Pamiętajcie, że wiecie, no tutaj liczą się siły przerobowe, tak? Tutaj widzowie liczą się siły przerobowe. No, jak widzicie, Kleopatra nam nie awansowała, no bo tego expa nie jest wcale tak dużo, ale coś tam zyskaliśmy, bo nam się świeci. Co my zrobimy, moi drodzy, z tym wojskiem? Ponieważ mam tyle srebra, tyle tych mikstur wskrzeszę. I to robię wyjątkowo, dlatego że mogę raz sobie na to pozwolić dla widza. Zobaczcie. Dwa razy odbieram po 300 tysięcy punktów. Już niewiele mi do następnego brakuje. Także z wami mogę się wtedy udać do sklepu. Wchodzimy tutaj. Aha, nie, bo Fenir nam się pierwszy pokazał. No i możemy się wtedy zastanowić. No 600 tysięcy punktów. Mógłbym kupić kolejne smocze monety, żeby kolejnych smoków
szkolić. Jest to jakaś opcja, nie powiem, że nie. Dniowe przyspieszenia też bym mógł, a mogę zbierać to na ekwipunek, moi drodzy. 200 tysięcy, ale tu mi... to jest więcej, z Fenira jest więcej. Okej, czyli musiałbym zbierać. Na razie ekwipunku za to bym nie kupił. No to dobrze, to ja z wami, żeby jednak coś kupić, moi drodzy, w Fenirze. Tu jesteśmy. To się nie opłaca, to od razu wam mówię. To jest za mało. Kupmy sobie te smocze monety, bo nam się przydadzą. Jak widzicie, nic więcej na razie nie kupimy. I dzięki temu, moi drodzy, że kupiłem te smocze monety, cyk. Mam 270 tysięcy smoczych monet. I mogę teraz sobie wyszkolić smoka. Zobaczmy, czy... mamy. To zrobimy dla widza, pewnie, że tak. To zobaczcie, tego wtedy sobie przyspieszam. Ja tu różne przyspieszenia używam. Staram się oszczędzać te długie przyspieszenia. Najpierw inwestować w te, żeby pozbywać się tych krótkich. Dla was oczywiście nagrywam to z dźwiękiem. Ja normalnie, widzowie, tego dźwięku, tej muzyki nie używam. No i wtedy możemy sobie wyszkolić bestię. No tutaj tak średnio, tutaj jest ok. Tu w ogóle nie mamy, smoków też w ogóle nie mamy, ale żeby już mieć temat zamknięty, to przerażającą mantrykorę. Jeszcze zobaczmy, jaki mamy czas tutaj pokazany, 7 dni. Zobaczcie, jak zleciało. Bo to będzie, zawsze zanim klikniecie, lepiej żebyście sprawdzili i od razu mówię, uczę was na moich błędach, bo sam takie błędy nieraz popełniałem, że na szybko klikałem, się nie zastanawiałem. No właśnie, teraz popełniłem błąd, że na szybko kliknąłem wszystkie skrzynie, no ale na szczęście było ich mało i nic złego się nie stało. Dlaczego właśnie zanim klikniesz wyszkol, warto spojrzeć ile dni? Bo ja taki błąd popełniłem, że coś tam się bawiłem i Helena poszła z naszego tutaj ekwipunku, że tak powiem, nie było tu Heleny w kapitanach i przez to nagle szkolenie miałem na 14 dni. Różnica, moi drodzy, jest kolosalna. Zresztą mogę wam to chyba nawet pokazać bez klikania, bo i tak szkolę jednostki. Ale zobaczcie, o, spójrzcie sobie, gwardziści, tak? Jeśli tu bym chciał wyszkolić gwardzistów bez Heleny, tylko jeszcze mamy Farthada, już jest 13 dni, widzicie różnicę? Ale Farthad też tutaj pomaga, bo on ma ekwipunek, ma pancerze. Zobaczcie, kiedy nie ma Farthada, nie ma Heleny, to jeżeli ja bym teraz chciał szkolić wojsko, to jest 14 dni, 2 godziny, moi drodzy. 14 dni, 2 godziny. Kiedy montujemy Helenę i Farthada, więc o tym warto pamiętać przed kliknięciem. 14 dni robi się 8 dni, to mamy, moi drodzy, 6 dni różnicy i jeszcze te 8 dni, zobaczcie, mam 7 dni, 14, tu koledzy z klanu, przyjaciele moi serdeczni, będą mi klikali pomóż i z tego mi się zrobią 4 dni, moi drodzy. Jeżeli macie czas czekać i zbieracie armię, ja dlatego polecam tą armię kolekcjonować przez jakiś czas, tu wam pokażę, jaką mam całą armię. Tu są moi najemnicy, których pozyskałem z giełdy najemników, ci byli z triumfalnego wyzwania, ale jak widzicie, zostało mi już tylko 100, także najemnice mi się kończą powoli. Potworów, no szkolimy jednego, więc będzie trochę więcej. A wojsk mamy tak, gryfów bitewnych 1500, 36 tysięcy strzelców, piechoty 38 tysięcy, 13 tysięcy jeźdźców i tych tam po trochu. Ci się przydają, jeśli ktoś cię chce, drogi widzu, atakować. Także myślę, że pokazałem ten Rangarok w miarę precyzyjnie. Ma to, moi drodzy, oczywiście pokrycie również ze starożytnym, bo tak jak widzicie u mnie, no 380 tysięcy mam złota, to są ogromne ilości i jeszcze mam 180 tysięcy świętej mikstury. Ale teraz z tym już będę czekał, już dziś nie będę nic robił, przynajmniej przez moi drodzy, parę godzin. Zobaczmy w ogóle, jak ja w rankingu wyglądam. Pewnie słabo. A nie, to jest, czekajcie, ranking klanów. Coś tu się... O, tu są członkowie klanu. Oczywiście Konstantinę, pozdrawiam Konstantinę, jak zwykle najlepszy. Tu są członkowie klanu. No jestem na niskiej pozycji, no bo tu wiecie, no gdzieś tam te punkty słabo. No ale tragedii nie ma z tym, z tą walką o tron, no bo 46, moi drodzy, pozycja. Szczególnie tu przyjaciele Domuro, Konstantinę, Mura Trace, to są moi przyjaciele z klanu. Widzicie, tutaj zresztą wam muszę to pokazać, bo to aż jestem dumny, że jestem w takim klanie. Zobaczcie, są wszędzie ikonki przyjaciół z mojego klanu od pierwszej do ósmej pozycji. Potem ktoś tam jest na
9 pozycji na 10 i później znowu 11, 12, 13, 14, zobaczcie jak ładnie. Później znowu 15, 16, lider klanu na 18. Pięknie, pięknie. Zobaczcie, ile senatorów będzie z mojego klanu. Aż nie liczyłem, ilu ich będzie, ale no myślę, że około 40. Ja tu jestem na 40 pozycji. Ale tak jak mówię, będą te marsze CP za niebawem i może wam to nagram, ale czekam tu też za informacją. Na razie nie widzę, żeby Konstantinę coś napisał, więc na razie nic nie robię i czekam cierpliwie. Także tak to, moi drodzy, wygląda. Trochę tych punktów w podwoju muszę jeszcze zdobywać i przez to, że ich mam tak mało, że tak już no, level się zrobił trudny, moi drodzy, no to przez to ciężej mi idzie już awansowanie na tak zwane G7. Dlatego też kapitana, słuchajcie, bohatera głównego nie podnoszę na 140 poziom. Chociaż teoretycznie powoli mógłbym zacząć to robić, żeby budynki już robić, więc powoli się za to wezmę. I w zasadzie przez ten tydzień będę chciał to zrobić, żeby przygotować budynki, bo tutaj w Akademii jeszcze z G7 wam pokażę, zobaczcie, tempo marszu potworów, gwardzistów, przepraszam, 305 dni, to już jest po przyspieszeniu, mimo że mam farthada, mimo że wiecie, i tu mamy jeszcze, tu ulepszamy do 8 poziomu i zostaną jeszcze nam dwa ulepszenia do 10 i dopiero wtedy nam się odblokuje G7. Przypuszczam, że to też będzie trzeba, zobaczcie, 78 milionów, bilionów punktów podboju, gdzie nawet nie mam tyle punktów, bo mam 45 bilionów. Także to już idzie ciężko, tych ataków wiele muszę wykonywać, żeby te punkty zdobywać. Poprzeczka troszeczkę, moi drodzy, wzrosła. Więc tu wam się przyznaję, że do tego rank roku nie udało mi się wbić tego G7, ale jak widzicie, no jest to dosyć duża poprzeczka. A ja staram się oczywiście grać w miarę możliwości za darmo, żeby w to własnych pieniędzy nie inwestować. Także to tyle, jeśli chodzi o ranga rok. Myślę, że pomogłem. Myślę, że będziemy się widzieli w następnych odcinkach. To pokażę wam korzyści z tego ranga roku. Przede wszystkim dowiecie się, czy kupiłem, bo jeszcze decyzja nie jest podjęta. To wyjdzie na spontanie. Możliwe, że tak. I dowiecie się, czy kupiłem ten ekwipunek. Myślę, że go kupię, moi drodzy. Chociaż ten zielony na początek. Bo to i tak będzie bardziej na plusie, bo to będzie tylko ekwipunek na, do ataku na epickie potwory. To nie będzie na żaden inny atak ekwipunek, ja go nie będę używał nigdzie indziej poza epickimi potworami. Czyli na przykład na starożytnych, którego mamy co tydzień, przypominam widzowie, co tydzień mamy zryw starożytnych i tam trzeba dać pełną parę, bo z tego są korzyści. Czy dalej będę chciał brać udział w walce o tron? Szczerze nie wiem, bo niejako jako senator mam tam jakiś bonus i spoko. Nawet wam chyba mogę pokazać tutaj w moich osiągnięciach. Tam jest chyba bonus, tytuły. Senator, 25 punktów waleczności i doświadczenia. No spoko. No do 25% zawsze do przodu jest. Natomiast jest to ten minus, że musimy trzymać miasto. W sumie dawno mnie nikt nie atakował. Ja wiecie co, może też sobie zapłacę podatki, żeby złotem ludzi nie kusić. Dlaczego to robię? Nie dlatego, że się boję, bo jakby ja mam gdzieś w tym momencie atak da mi korzyści, ale ja też nie chcę, moi drodzy, tutaj... O, jest informacja, jeśli znajdziesz się w pierwszej setce, co? Zostaniesz senatorem, okej. Okej. Dobra, moi drodzy, bo się troszkę zawiesiłem, o co mi chodzi? Ja też staram się opuszczać miasto, kiedy nadchodzi atak, dlatego że to nie chodzi o to, że się boję, bo tak jak mówię, to daje korzyści, tylko wtedy, kiedy jesteś atakowany, siłą rzeczy tracisz 10% swojego wojska. To są ogromne straty. Tracisz tak na zawsze i ja wolę w tym momencie, wiecie, odzyskać to wojsko, wolę robić te ataki z przyjaciółmi, gdzie tego wojska aż tak tracić nie będę. Mam, tak jak mówię, dużo i będę się szykował na esencję nieśmiertelności, czyli to już za 6 godzin 36 minut, kiedy to nagrywam i wtedy bądźcie pewni, że gdzieś w następnym odcinku. No nie jestem pewien, czy na pewno Kleopatrę zwiększę te gwiazdki. Raczej bym tutaj, bo różnica, raczej będę, widzowie, celował w 4. gwiazdkę Heleny, bo zobaczcie, 80% tempo szkolenia jednostek, a 150%
Są to ogromne różnice. Pięknie, zobaczcie, jakby mi się czwartą gwiazdę, ostatnią gwiazdkę udało zdobyć, to 420% by było szkolenie jednostek. To już w ogóle na dni nie jestem w stanie przeliczać i jakby to mi się pięknie skróciło. Także takie protipy niby nieistotne, ale tak naprawdę każdy szczegół ma tu znaczenie. To tyle, moi drodzy, o Rangaroku. Polecam wam z tego korzystać też umiejętnie, tą metodą, w którą macie dużo srebra, więc wojska nie wskrzeszacie. Ja teraz akurat na odcinku wyjątkowo wskrzesiłem, bo tego srebra mam trochę mniej. Ale to jest naprawdę chwilowe. Uwierzcie mi, to jest kwestia prezentów z klanu, chociaż zobaczcie, nie mam mniej. Jakbym się uparł, to ja już mam 10 milionów srebra. Kolejne wojsko mogę za to szkolić. Także kolejnego potwora myślę, że wyszkolę, bo monety, jak widzicie, posiadam. Także już sobie poza odcinkiem wyszkolę kolejnego potwora. Wam mogę powiedzieć, że skoro bestie mamy, to się szkoli. Olbrzymy w zasadzie są, no to pewnie dalej uderzymy w żywołaki i tego tutaj sobie żywołaka, golema wyszkolimy. Później jak zyskam kolejne smocze monety, to i smoki będę, moi drodzy, też szkolić. Bo najlepsza opcja jest, jeśli macie na fulla możliwość zabrania potworów i piątego poziomu, i szóstego, czyli i smoków, i żywołaków, i olbrzymów, i bestii. Wtedy macie najwięcej expa. Jak widzicie, przez to, że ja tych potworów mam no troszeczkę mniej, to ten exp u mnie jest no taki bardzo, bardzo mocno średni. Tutaj myślę, że przy lepszej armii, przy większej ilości najemników, ja mógłbym spokojnie 10 bilionów expa z tego zdobyć. I od tego to też zależy. No wiadomo, wojska więcej nie weźmiecie, bo są limity i wykorzystałem je na maksa. Natomiast potworów mógłbym wziąć więcej, no a najemników to ja nie wiem, jaką ja tu mam ilość. Jakby wszystkich dodać, to może 1000 ich będzie, nawet chyba 1000, o gdzie? Łącznie, widzowie, mam około 500 najemników, także no niestety z najemnikami u mnie jest krucho, no ale nie mam już ich jak pozyskać, bo jak widzicie w triumfalnym wyzwaniu tutaj już wszystko odebrałem, także no niestety nic z tym, moi drodzy, nie zrobimy. Ja tutaj też oczywiście w tym triumfalnym wyzwaniu będę chciał w sklepie później kupić fragmenty Kleopatry, ale to zobaczę, czy mi się uda zdobyć 150 level. Wszystko wskazuje, że tak. Wszystko wskazuje, że tak i wtedy te fragmenty Kleopatry kupię, ale to zobaczymy. To zobaczymy, moi drodzy. No nic, no ja się szykuję w takim razie, kochani, do ataków, które będziemy przeprowadzali, żeby troszkę pozycję sobie podnieść w walce o tron. Także już się do tego, moi drodzy, szykuję. Tutaj czytam cały czas, że jest jakaś informacja. Nie trudno byłoby informację od Konstantina przeczytać, bo on Polakiem, to będę to widział. Gdzieś koło 18 miał być ten atak, więc się szykuję. No i my się widzimy, widzowie, myślę, że w następnym odcinku. Jeżeli masz, drogi widzu, jakieś pytania, bo obejrzałaś do końca, będzie mi bardzo miło, jak zostawisz łapkę w górę i komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów, bo to zawsze coś tam pomaga. Natomiast jeśli masz jakieś pytania, to śmiało pisz w komentarzach, bo jakby staram się skupiać na danej rzeczy, tylko wiele tych tematów, które wam tłumaczę, mogą być dla was niejasne, bo no, to już jest wiedza bardziej zaawansowana. I nawet jeśli masz bardzo proste pytanie, tak jak jeden z widzów pytał pod pierwszym odcinkiem, jak formułować do ataku wojska, ja to bez problemu nagrałem, bo wtedy wytłumaczę wam to bardziej w taki prosty, przejrzysty sposób. Chociaż myślę, że samo tłumaczenie ataków na Fenira czy na Jorgumanda nie było jakieś tam specjalnie trudne, no to też myślę, że starałem się wytłumaczyć dość prosty sposób, a pokazując wam też to, z czego korzystam. No skok technologiczny też jest fajnym takim challenge'em, który jak widzisz masz raz na jakiś czas i on trwa krótko, natomiast ja w nim nie biorę udziału, bo zobaczcie, skok technologiczny, to znaczy chodzi o to, że ja mam tutaj to tempo marszu gwardzistów, mam 305 dni, ja bym musiał to wszystko przyspieszać, a ja też tych przyspieszeń nie mam nieskończonej ilości, poza tym chcę budynki ulepszać i już wiem, jaki to będzie koszt. Więc ja też tutaj, moi drodzy, od razu wam mówię, że podchodzę oszczędnie, bo ktoś z was by powiedział, Juken, masz 380 tysięcy złota, to jest kupa kasy, czemu ty nie robisz więcej ataków na Fenira? Robię to, moi drodzy, bardzo tak rozsądnie, dlatego że wiem, aby budynki ulepszać, też będę dużo złota potrzebował, za które muszę kupić takie traktaty naukowe,
No, to wszystko się wiąże i tutaj każdy ruch jest ze sobą powiązany, więc robiąc akcję na jedno, musisz się 10 razy zastanowić nad swoim jakimś celem, jakie masz w danym momencie cele i wtedy działać. To tyle, moi drodzy, dziękuję wam za oglądanie, będziemy widzieli się w następnym odcinku. I jeszcze raz gorąca prośba o zostawienie łapki w górę, komentarza pod filmem, no i subskrypcji, jeśli jeszcze mnie nie subskrybujesz. Trzymaj się, cześć!